w ramach kursu Efektywne wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych. Ja się nazywam Karolina Grodecka i przez ostatnie tygodnie miałam przyjemność razem z Kamilem Śliwowskim ten kurs prowadzić. Jesteśmy już na finiszu kursu. Wszyscy Państwo, którzy dołączyliście tutaj do naszego spotkania, jesteście już po kursie. Macie bardzo dużo doświadczeń, bardzo dużo wiedzy i bardzo dużo przemyśleń na temat otwartych zasobów edukacyjnych w swojej własnej praktyce. Więc dzisiejsze spotkanie możemy traktować jako podsumowanie tego, czego się dowiedzieliście, tego, o czym dyskutowaliśmy na kursie. I te dwa wystąpienia Joanny i Oli będą też temu poniekąd poświęcone. Mnie jest miło się spotkać z Państwem, ponieważ do tej pory znaliśmy się tylko z komunikacji mailowej, z komunikacji na forum, więc fajnie jest w końcu spotkać się na żywo. Więc na początek chciałabym przedstawić dzisiejsze ekspertki, które podzielą się swoimi doświadczeniami z wynikami prowadzonych badań w obszarze otwartych zasobów edukacyjnych. Jako pierwszą chciałabym przedstawić Joannę Wild, która od 13 lat zajmuje się projektowaniem, dostarczaniem i ewaluacją innowacyjnych form uczenia się w sieci. My się znamy z Joanną prawie tyle samo czasu. Zaczęłyśmy razem pracować w Centrum Learningu AGH, gdzie ja do tej pory stacjonuję, natomiast Joanna aktualnie znajduje się stacjonuje w Wielkiej Brytanii, pracuje w firmie Inas oraz rozwija swój własny biznes Digital Solution. Wcześniej Joanna pracowała w London Knowledge Lab oraz Uniwersytecie Oxford, gdzie zajmowała się badaniami nad otwartymi zasobami edukacyjnymi i wykorzystaniem przez nauczycieli. Więc zanim przejdę do prezentacji drugiej naszej ekspertki, Aleksandry Janus, prośba do Ciebie, Joanna, żebyś powiedziała w dwóch słowach, o czym dzisiaj będziesz mówić. Dziękuję Ci, Oddaję. Karolina, za przedstawienie mnie. Moja prezentacja dzisiaj będzie się koncentrować na właściwie wykorzystaniu OER. Nie będę specjalnie zajmować się publikowaniem OER, bardziej wykorzystaniem ich i będę omawiać wyniki badań z dwóch projektów, w których brałam udział. A także będę wplatać pewne elementy związane z własną praktyką, ponieważ mam okazję akurat wdrażać we własnej praktyce to, czego dowiedziałam się dzięki badaniom wcześniej. Super, dzięki wielkie. Dokładnie o to chodziło, to jest cel dzisiejszego spotkania. Dobrze, więc jeżeli chodzi o drugą naszą ekspertkę dzisiejszą, jest nią Aleksandra Janus, która jest antropolożką, badaczką i doktorantką w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na UCie. Jest także specjalistką do spraw otwartości w instytucjach kultury i pracuje w Centrum Cyfrowym. My się z Olą znamy także z kręgów zawodowych. Naszym wspólnym mianownikiem jest właśnie otwartość, przy czym ja działam bardzo w obszarze akademickim i związany z dydaktyką akademicką, a Ola bardziej w obszarze sektora kultury. Ola zrealizowała projekt badawczy na temat doświadczenia zwiedzającego w polskich muzeach historycznych. Wspólnie razem z zespołem Centrum Cyfrowego prowadziła projekt badawczy, który był poświęcony wdrażaniu właśnie otwartości w instytucjach kultury. I pokłosiem tego projektu był raport Otwartość w instytucjach kultury. Jako ekspertka w Centrum Cyfrowym odpowiada za projekt opiekę merytoryczną nad ścieżką Archiwa Społeczne w ramach festiwalu Kultura 2.0 Starość Obywatel, a także zrealizowała projekt Book Street Podziel się spadkiem, nowe technologie, a sektor glam, którego pokłosiem też jest publikacja, którą możecie Państwo znaleźć w sieci. I także prośba do Ciebie, Olu, od razu słowa wstępu o tym, o czym dzisiaj będziesz mówić. Dzień dobry, więc ja tutaj faktycznie jestem w takiej podwójnej, a może nawet potrójnej roli, ponieważ jak powiedziała Karolina, zajmuję się otwartością w Centrum Cyfrowym, głównie otwartością w kontekście instytucji kultury, ale także jestem badaczką i pracuję na uniwersytecie, więc będę mówiła zarówno o tym, jak pracuję z otwartością jako zagadnieniem, kiedy pracuję z instytucjami kultury, ale także jak wykorzystuję otwartość w swojej własnej praktyce, po pierwsze badawczej, po drugie też jako po prostu nauczycielka akademicka. Super.
Bardzo fajna perspektywa właśnie z dwóch obszarów. Myślę, że wystąpienie też będzie dla Państwa ciekawe i inspirujące. Zanim przejdziemy do prezentacji, do jakby mięska tego dzisiejszego spotkania, kilka informacji organizacyjnych. Na dole mają Państwo czat, z którego już tutaj widzę, że ochoczo Państwo korzystacie, nie musimy tutaj do niczego namawiać. Na tym czacie mogą Państwo zadawać pytania. Można zadawać te pytania w trakcie. W trakcie wystąpień zarówno Joanny, jak i Oli. Ja będę się tym czatem dzisiaj opiekować i będę starać się wyławiać pytania, na które później po swoich prezentacjach Ola i Joanna będą mogły odpowiedzieć. Poza tym na zakończenie mamy przewidzianą jeszcze sesję, krótką sesję pytań, jeżeli będzie taka potrzeba. Z informacji organizacyjnych jeszcze ważne jest to, że webinar jest nagrywany. Zostanie on wysłany do wszystkich uczestników kursu. Część osób zgłaszała mi, że niestety z przyczyn różnych zawodowo-osobistych nie może dołączyć się do naszego spotkania, więc to jest dla nich materiał, ale także dla Państwa, jeżeli będziecie chcieli obejrzeć sobie ten webinar jeszcze raz. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o wstęp, o wprowadzenie i o organizację. Ja teraz się na chwilkę schowam z kamerą, oddaję głos Joannie i zamieniam się w słuch. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest to dla mnie wielka przyjemność być na dzisiejszym webinarze i mówić o tym temacie w języku polskim. Muszę Państwa uprzedzić, że badania, które prowadziłam w języku angielskim, wszystkie prezentacje do tej pory, a także wszystkie raporty z moich badań były opublikowane w języku angielskim. Więc z góry przepraszam za jakieś potknięcia tłumaczeniowe czy językowe. I mam nadzieję, że Państwo mnie wybaczą. Więc najpierw kilka słów na temat tego, jak zaczęła się moja przygoda z otwartością. Otóż właśnie zaczęła się ona zupełnie od razu od badań. Pracowałam wówczas na Uniwersytecie Oksfordzkim w projektach związanych z nauczaniem online, a w szczególności z projektowaniem kursów online i metodyką nauczania zdalnego. W 2009 której misją jest wspieranie wprowadzania nowoczesnych technologii cyfrowych do edukacji w Wielkiej Brytanii, ogłosiła program finansowania otwartych zasobów edukacyjnych na uczelniach wyższych i umieszczania ich w JORU, czyli specjalnie do tych celów stworzonego repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych. Program był wielkim sukcesem, jeżeli chodzi o otwieranie zasobów przez nauczycieli akademickich i przez uczelnie. Ale problemem okazał się totalny brak informacji i wiedzy na temat, kto właściwie z tych materiałów tak naprawdę później korzysta. Zainwestowano dużo pieniędzy i ta wiedza była potrzebna. W związku z tym w rezultacie tego w 2010 roku, rok później JISC ogłosił konkurs na finansowanie badań, które wypełniłyby tę lukę w wiedzy i odpowiedziałyby też na pytanie, jaki wpływ otwarcie zasobów edukacyjnych ma tak naprawdę na praktykę społeczności nauczycieli akademickich. Czyli pytania typu, kto używa tych materiałów, dlaczego ich używa, jakie są korzyści, jakie są bariery, jakiego typu materiałów najczęściej używają nauczyciele akademickie w swoich własnych materiałach dydaktycznych. Ten konkurs wygraliśmy, czyli Academic IT Services i Technology Assisted Lifelong Learning na Uniwersytecie Oksfordzkim i wraz z trójką kolegów, dr Louise Masterman, Davem Whiteem i Marion Manton, spędziliśmy rok poszukując odpowiedzi właśnie na te pytania. Raport z tego projektu omawia korzyści, jakie nauczyciele akademicy wynoszą z korzystania z zasobów otwartych, a także cztery rodzaje czynników sprzyjających korzystaniu z OER. Są to czynniki związane z osobistym nastawieniem do w ogóle idei otwartości, czynniki dydaktyczne, logistyczne oraz czynniki strategiczne. Link do raportu z wyników badań jest na ostatniej stronie mojej prezentacji, natomiast ja w ramach dzisiejszej prezentacji jedynie będę w stanie zasygnalizować najważniejsze czy też najciekawsze z wniosków.
Czynniki strategiczne stały się też przedmiotem moich późniejszych badań. Zainteresowały mnie one najbardziej. Tym razem badania te mamy na celu przyglądnięcie się sposobom, w jakim uczelnie wyższe starają się zainteresować nauczycieli akademickim tematem otwartości. Nie tylko z perspektywy właśnie udostępniania własnych materiałów jako materiały otwarte, ale przede wszystkim zachęcenia do wykorzystania materiałów stworzonych przez innych nauczycieli akademickich z innych uczelni we własnej praktyce dydaktycznej. Link do tego raportu z tych badań też zamieściłam na ostatniej stronie prezentacji, a teraz przedstawię kilka najważniejszych punktów. I wreszcie moja przygoda z OER nie ogranicza się tylko i wyłącznie do badań. Mam okazję wykorzystywać w praktyce to, czego się dowiedziałam dzięki tym badaniom. I tej prezentacji też gdzieniegdzie będę się dzieliła moimi spostrzeżeniami na temat OER jako praktyk. Więc jeżeli chodzi o korzyści z korzystania z otwartych zasobów edukacyjnych, po pierwsze, nauczyciele akademicy podkreślali fakt, że otwarte zasoby dają im poczucie pewności, że nie naruszają niczyich praw autorskich, że nie wpadną żadne kłopoty, jeśli na przykład ich prezentacja czy też materiały innego rodzaju znajdą się nagle w internecie, bo studenci zdecydowali się podzielić nimi w ramach ich grupy facebookowej. Po drugie, otwarte zasoby pozwalają wykładowcom poszerzyć repertuar materiałów, które oferują swoim studentom i polecić im jako materiały uzupełniające lub też takie, które pozwolą studentom na przygotowanie się do zajęć czy też nadrobienie zaległości. Po trzecie, pozwalają one wykładowcom wzbogacić własne materiały o być może te same treści, czy też podobne treści, ale przedstawione w alternatywnym formacie. Często cytowanym tu przykładem są filmy wideo, czy też różnego rodzaju infografiki. Ponadto nauczyciele wykorzystują często otwarte zasoby do tego, aby porównać własne materiały, czy też własne podejście do tematu z tym, jak do tego tematu podchodzą inni, jak uczą go inni i na tej podstawie dokonać zmian czy ulepszeń we własnych materiałach. W niektórych sytuacjach też otwarte zasoby pozwalają wykładowcom odnieść się do tematu, który jest w pewnym stopniu tylko związany z tym, którego uczą, ale nie czują się w tym temacie ekspertami. Na przykład w jednym z moich wywiadów rozmawiałam z wykładowcą, która uczyła na kursie o wyżywieniu i otyłości. W swoich materiałach nawiązała do genetyki otyłości i mimo, że nie jest to tak naprawdę dziedzina jej wiedzy, i była to w stanie zrobić właśnie dzięki modułowi, który znalazła w repozytorium otwartych materiałów. W końcu otwarte materiały wydają się stymulować w pewnym stopniu współpracę między nauczycielami, opierającą się na zasadzie wzajemności. I więcej na ten temat powiem nieco później w mojej prezentacji. Jeżeli chodzi o te kluczowe spostrzeżenia z tego projektu, to, że otwarte materiały edukacyjne pozwalają nauczycielom akademickim wzbogacić ich własne materiały i dzięki temu podnieść wartość dydaktyczną zajęć oraz jakość uczenia się, ale korzystanie z otwartych zasobów nie oznacza oszczędności czasu. Zaraz powiem kilka słów na temat tego, dlaczego nie oznacza to oszczędności czasu. Natomiast jeszcze drugim ważnym spostrzeżeniem z tego projektu jest, większość materiałów tak czy siak będzie własnego autorstwa nauczycieli, czyli OER czy otwarte zasoby edukacyjne będą stanowiły jedynie pewien nieznaczny procent całości materiałów. Dlaczego otwarte materiały edukacyjne, wykorzystanie ich nie oznacza ograniczenia czasu. Teraz spróbuję dostać się na następny slajd. Dzieje się też dlatego, gdyż ich wykorzystanie wymaga trzech kluczowych elementów. Wymaga ono nadania im nowego kontekstu, gdyż te materiały były z tego oryginalnego ich kontekstu wyrwane.
Wymaga ono też nadania nowego opracowania dydaktycznego, a także szczególnie w przypadku nauczania online stworzenia pewnego rodzaju drogowskazów dla uczącego się, co po angielsku nazywa się signposting. I odejdę tu na chwilę od badań. Chciałam się podzielić własną praktyką, a konkretnie przykładem z mojej pracy w projekcie z galerią Tate w Londynie. Nie będzie to przykład związany z otwartymi zasobami w dosłownym tego słowa znaczeniu, dlatego że materiały, które miały być ponownie wykorzystane przez galerię w celach dydaktycznych, nie były opatrzone licencją Creative Commons. Ale w tym wypadku nie ma to większego znaczenia, bo chodzi głównie o wyzwania związane z ponownym wykorzystaniem materiałów, które były wcześniej stworzone w jakimś konkretnym celu i był to cel inny niż ten, który przyświecał naszym kolegom z Galerii Tate. Galeria Tate weszła we współpracę z Khan Academy i celem tej współpracy było stworzenie na platformie Khan, na platformie online Khan, otwartych modułów edukacyjnych o sztuce. Moduły te zgodnie z zasadami Akademii Khan miały składać się głównnie z krótkich filmików, krótkich artykułów i testów. Galerie Tate mają w swoim archiwum całą masę krótkich filmów o sztuce na różne tematy i filmy te były nakręcone w różnych kontekstach, na różne potrzeby, a to na potrzeby wystawy, a to warsztatów, a to wizyty artysty. Tate postanowił wyselekcjonować filmy na dany temat, na przykład jednym z takich tematów są kobiety w sztuce, czy też konflikt i wojna, i ułożyć je w ścieżkę dydaktyczną, tak by stworzyć otwarte moduły online dla szerokiej publiczności. Była to praca w pewnym sensie, jak ja miałam wrażenie, od tyłu. Mieliśmy filmy, mieliśmy platformę ze wszystkimi plusami i minusami i naszym zadaniem było opracowanie ścieżki dydaktycznej. Kluczowe w tym zadaniu było umieszczenie filmów w nowym kontekście, nadanie im nowej oprawy dydaktycznej i nakreślenie kąta, pod którym uczący miał te filmy oglądać. Kolejnym wyzwaniem było stworzenie drogowskazów dla uczącego się, czyli informacji na temat, dokąd udać się dalej, w zależności od stopnia wiedzy o sztuce, którą posiadał oraz własnych zainteresowań. Razem z kolegami z Tate stworzyliśmy całe mnóstwo dodatkowych materiałów, które łączyły filmy, artykuły i aktywności w jedną spójność całość. Było to czasochłonne przedsięwzięcie, ale efekt był bardzo zadowalający i wyniki ewaluacji były bardzo zadowalające. Natomiast było to czasochłonne przedsięwzięcie. Wracając do wyników badań, chciałam teraz opowiedzieć o rezultatach z drugiego mojego projektu w dziedzinie OER, OER Engagement Study. Ten projekt był naturalną kontynuacją poprzedniego projektu, ponieważ zainteresowałam się, tak jak już wspomniałam krótko, czynnikami strategicznymi, które wspierają nauczycieli w zaangażowaniu w otwartość. W tym projekcie poszukiwałam odpowiedzi na trzy główne pytania badawcze. W jaki sposób uczelnie wyższe, poszczególne wydziały i jednostki podchodzą do promowania otwartych zasobów edukacyjnych oraz podniesienia zaangażowania nauczycieli akademickich w korzystaniu z otwartych zasobów? Jak definiowane jest zaangażowanie i czym przejawia się ono w praktyce? I jakie są etapy zaangażowania w otwarte zasoby, kiedy mówimy o tym, że ktoś jest bardzo zaangażowany w otwarte zasoby edukacyjne, czym charakteryzuje się dokładnie praktyka takiej osoby, co taka praktyka ta osoba robi, a także jakie są przeszkody na drodze do optymalnego zaangażowania i jakie są czynniki sprzyjające. To były moje trzy główne pytania badawcze. Wyniki badań pozwoliły mi na stworzenie opisowego modelu zaangażowania nauczycieli akademickich w OER. Model ten obrazuje etapy wzrostu zaangażowania nauczycieli akademickich w użytkowanie OER i wyróżnia cztery etapy zaangażowania. Brak zaangażowania, zaangażowanie fragmentaryczne czy też wyrywkowe, jak próbowałam przetłumaczyć z angielskiego piecemeal. Zaangażowanie strategiczne oraz angielskie embedded, czyli najwyższy rodzaj zaangażowania, w którym to
OER są wpisane w codzienną praktykę zawodową nauczyciela. Każdy z tych czterech etapów przejawia się pewnym rodzajem zachowań związanych z wykorzystaniem otwartych zasobów przez nauczycieli. Natomiast przejście z jednego etapu na drugi możliwe jest dzięki zmianie w postrzeganiu otwartości. Dzięki takim momentom, które nazywam momentami aha, momentom, w którym nagle coś sobie uświadamiamy, zmienia się nasz punkt widzenia na dany temat i od tego momentu widzimy rzeczy w zupełnie nowym świetle. I w tym modelu są trzy takie momenty, trzy takie kroki, czy momenty aha. Understanding, czyli zrozumienie, need, czyli potrzeba i reflection, czyli refleksja. Bardzo krótko postaram się, widzę, że mam jeszcze około 12 minut tej prezentacji, bardzo krótko postaram się omówić te poszczególne etapy. Więc zacznijmy od samego dołu. Jesteśmy teraz u stóp czegoś, co przetłumaczyłam jako drabina zaangażowania. I zaangażowanie generalnie w otwarte zasoby nie zaczyna się w próżni. Nauczyciele, akademicy z reguły wymieniają się materiałami, wymieniają się notatkami z wykładów, wymieniają się slajdami. Z reguły z kolegami, robią to z kolegami, z osobami, które znają w ramach istniejących społeczności na danym wydziale czy też w instytucie. Większość nauczycieli wykorzystuje też zasoby cyfrowe znalezione w internecie, aby urozmaicić własne materiały. Wielu też podsyła studentom linki do materiałów, które mogą pomóc studentom przygotować się na zajęcia, podnieść wiedzę z danej dziedziny, czy też poszerzyć wiedzę z danej dziedziny. Na tym etapie jednak nauczyciele nie wiedzą nic albo wiedzą bardzo niewiele na temat otwartych licencji Creative Commons, a wykorzystanie materiałów znalezionych w sieci bazują na formule amerykańskiego fair use albo na błędnym zrozumieniu otwartości, czyli na takim myśleniu typu, jeżeli jest zamieszczone w internecie, to znaczy, że mogę to wykorzystać, że ktoś chciał, żebym to wykorzystał, wykorzystała. Także pierwszy krok w kierunku wykorzystania otwartych zasobów wiąże się z niczym więcej jak z informacją o licencjach i różnicy, jaką te licencje wnoszą do wykorzystania materiałów, czyli co tak naprawdę różni otwarte zasoby od tego, co generalnie jesteśmy w stanie znaleźć w internecie. Kluczowym na tym etapie jest także zapewnienie nauczycieli, że ponowne wykorzystanie materiałów, czy w ogóle wykorzystanie otwartych zasobów jest nie tylko akceptowalną praktyką, ale wręcz pożądaną praktyką. Nauczyciele, akademicy często obawiają się, że inni przełożeni, czy też studenci mogliby posądzić ich o swoistego rodzaju lenistwo, że nie chce im się poświęcić czasu na stworzenie własnych materiałów i dlatego też sięgają do tego, co jest online. Jeden z nauczycieli powiedział mi, że świadomość tego, że wykorzystanie otwartych zasobów jest postrzegane jako właściwie plus, a nie minus, było dla niego naprawdę momentem przełomowym w rozpoczęciu wykorzystania materiałów dostępnych online, zasobów online. I tak ten właśnie pierwszy krok, czyli wiedza o istnieniu licencji Creative Commons prowadzi do pierwszych prób wykorzystania zasobów. Jest to podejście, które po angielsku nazwałam PISMI, czyli fragmentaryczne, wyrywkowe, pewnego rodzaju podejście ad hoc. Oznacza to, że na tym etapie nauczyciel zaczyna poszukiwać otwartych zasobów we własnej dziedzinie nauczania. Z reguły dowiedział się na jakimś szkoleniu o dwóch, trzech repozytoriach otwartych zasobów. Wie, że można na przykład filtrować wyniki w wyszukiwarce Google, tak aby otrzymać zdjęcia, które opublikowane są pod licencją Creative Commons. Jest to takie poszukiwanie z ciekawości, takie rozeznanie rynku, ale sposób, w jaki nauczyciel używa tych materiałów w swoim nauczaniu, w swoich materiałach dydaktycznych, właściwie się nie zmienia. Poszukiwanie nie jest jakąś regularną praktyką, tylko właśnie taką praktyką ad hoc. Z reguły odgranicza się do poszukiwania w lokalnym repozytorium, czyli jeżeli instytucja dana ma swoje własne repozytorium otwartych materiałów, to tam właśnie taki nauczyciel uda się jako pierwsze miejsce. Albo też na wykorzystaniu materiałów poleconych przez kogoś innego. W Anglii byłby to często learning technologies albo metodyki e-learningu.
Nauczyciele zdecydowanie twierdzili, że na początku ich zaangażowania w otwarte zasoby lokalne repozytorium uczelniane było głównym miejscem, do którego się udawali na poszukiwania. Główną przyczyną było poczucie, że jeżeli dane materiały znalazły się w uczelnianym repozytorium, to ich jakość musi być dobra, że w jakiś sposób ich instytucja podpisuje się pod tymi materiałami. Dużą rolę mają jednak też do odegrania metodycy e-learningu, czy też szkoleniowcy. W wielu przypadkach nauczyciele, z którymi rozmawiałam, otrzymywali regularne e-maile z informacją o nowych materiałach, które się pojawiły w sieci, czy też w repozytorium właśnie od metodyków e-learningu, czy tak zwanych e-learning technologists. Ważnym przełomem w zaangażowaniu jest kolejny slajd. Ważnym przełomem w zaangażowaniu jest moment, w którym nauczyciel akademicki jest włączony w proces tworzenia nowego kursu, szczególnie jeżeli jest to kurs blended albo kurs online. Pojawia się wtedy bowiem konkretna potrzeba nadania nowych materiałów, czy też przekształcenia istniejących materiałów na inny format. Nauczyciel zaczyna zdawać sobie z tego sprawę wtedy, że jest to ogromne zadanie i także z faktu, że kurs online nie oznacza tylko zamieszczenia slajdów PowerPoint w sieci, że wiele materiałów musi zostać stworzonych na nowo, od podstaw, albo też właśnie w nowych formatach. Jest to doskonały moment dla metodyków e-learningu, którzy wspierają osoby tworzące nowe kursy, aby właśnie zainteresować nauczycieli materiałami udostępnionymi w repozytoriach zasobów i uświadomić, że te materiały mogą być wykorzystane jako elementy kursu i w jaki sposób tego dokonać. Także tworzenie kursu nowego jest doskonałą motywacją dla poszukiwania materiałów, które można ponownie wykorzystać, bo jest one związane z konkretną potrzebą. Nauczyciel wchodzi wtedy tak jakby na nowy etap zaangażowania w otwarte zasoby. Zaczyna myśleć o otwartych zasobach w sposób bardziej strategiczny. Poszukiwanie zasobów staje się aktywnością celową i wychodzi poza lokalne uczelniane repozytorium. Dzięki temu też wzrasta prawdopodobieństwo znalezienia odpowiednich materiałów. Nauczyciel nie tylko używa otwartych zasobów jako materiałów uzupełniających, ale na tym etapie także zaczyna włączać je do swoich głównych materiałów dydaktycznych. No i żeby to było możliwe, konieczne jest często dokonywanie drobnych adaptacji, drobnych zmian. Bardzo rzadko materiały będą wdrożone w całości tak, jak są. Najczęściej adaptacje nie są duże, na przykład jest to zmiana formatu, zmiana kontekstu, dopisanie kontekstu, czy też zmiana zdjęć. I włączenie, tego typu włączenie OER jako integralnej części materiałów dydaktycznych jest znakiem rosnącego przeświadczenia, że ponowne wykorzystanie materiałów dydaktycznych, otwartych materiałów dydaktycznych, to jest dobra praktyka. Na tej etapie pojawiają się jednak też pierwsze dość bariery logistyczne, ponieważ dotarcie do odpowiednich zasobów w danej dziedzinie nie jest łatwe. Niełatwo jest znaleźć dokładnie to, czego się szuka, dokładnie w tej dziedzinie, w której tego szukamy. W niektórych dziedzinach nadal jest stanowczo za mało otwartych zasobów, czy też ciężko jest do nich dotrzeć. Nawet jeśli coś się znajdzie, nie zawsze są to materiały o akceptowalnej jakości. Pojawia się również problem związany z różnorodnością licencji i kombinowaniem licencji ze sobą. Także pojawiają się pierwsze istotne bariery, dlatego też na tym etapie kluczowe jest udzielenie wsparcia nauczycielom, udzielenie konkretnej pomocy w wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i poprawnym oznaczaniu autorstwa materiału. Nauczeniach w Wielkiej Brytanii bardzo często tej pomocy udzielają biblioteki uczelniane i bibliotekarze. Inne czynniki sprzyjające na tym etapie to coś, co nazwałam podzielne zasoby, otwarte zasoby. Czyli niezależnie od tego, czy ten otwarty zasób to jest cały moduł kursu, czy jest to jedna infografika, ważne jest to, aby ci, którzy je udostępniają, udostępniali je w formatach, które łatwo edytować, łatwo zmieniać, łatwo podzielić OER na drobniejsze kawałki. I kolejny apel również do tych, którzy udostępniają materiały, żeby opatrywali je krótką notatką na temat ich oryginalnego kontekstu, dla kogo one zostały stworzone
jakie były ich cele dydaktyczne. To też wszystko pomaga nauczycielom, którzy później chcą je wdrożyć do swoich materiałów, często w innym kontekście. Kolejny punkt zwrotny, czyli ten trzeci punkt zwrotny na drodze do pełnego zaangażowania w otwarte zasoby, to moment refleksji, kiedy to nauczyciel ma czas zatrzymać się na chwilę, usiąść, zastanowić się i ocenić, jaki wpływ tak na dobrą sprawę miało wykorzystanie otwartych zasobów na z jednej strony poziom zadowolenia studenta. Nie chcę tutaj mówić o efektach uczenia się, to jest bardziej skomplikowane, natomiast na poziom generalnie zadowolenia, satysfakcji studenta z kursu, a także jaki wpływ miało wykorzystanie OER na jego własną praktykę dydaktyczną. Dodało mu pracy, ułatwiło to jego pracę, wzbogaciło ją, nauczył się tego czegoś przy tym wszystkim. Jeśli ta ocena wypadnie pozytywnie, to jest duże prawdopodobieństwo, że od tego momentu nauczyciel nie tylko będzie bardziej skłonny wdrożyć otwarte zasoby do swojej codziennej praktyki, ale także zacznie udostępniać własne materiały w bardziej regularny sposób, na zasadzie wzajemności, a także dlatego, że teraz taki nauczyciel całkowicie jak gdyby wpisuje się w zasadę otwartości, bo zrozumiał ją w praktyce, sam skorzystał, chciał, żeby inni też skorzystali. Wtedy to otwarte zasoby nie tylko są wpisane w codzienną praktykę zawodową takiego nauczyciela, ale taki nauczyciel też zaczyna namawiać innych do udostępniania i wykorzystywania otwartych zasobów. Mówiąc o otwartych zasobach, często mówi się też o ulepszaniu materiałów i o dialogu, jaki tworzy się wokół tych materiałów, poprzez to, że są one wykorzystywane kilkakrotnie. W praktyce nie dzieje się to zbyt często, ale czynniki, które definitywnie sprzyjają tego typu ulepszaniu jakości materiałów oraz dialogów koło materiałów, to tworzenie społeczności praktyków w ramach danej dziedziny, czyli takich mniejszych społeczności, które wykorzystują dane materiały i mają szansę stworzenia dialogów wokół materiałów, a także inicjowanie tego typu dialogu w ramach szkolenia zawodowego nauczycieli. To była właściwie moim kolejnym slajdem. I kilka słów na temat tego. Właściwie w tym momencie zakończyłam moją prezentację, jeżeli chodzi o proces zaangażowania nauczyciela w wykorzystywanie otwartych zasobów edukacyjnych. Cały raport z projektu, tak jak wspomniałam, znajduje się na ostatniej stronie, na ostatnim slajdzie. Zachęcam do przeczytania go, dlatego że w tym raporcie znajduje się bardzo wiele wskazówek, takich bardzo praktycznych wskazówek, zarówno dla tych nauczycieli akademickich, którzy wdrażają otwarte zasoby we własnej praktyce, ale także dla tych, którzy zadaniem jest właściwie wspieranie nauczycieli akademickich w tego typu otwartości, w tego typu praktyce. Jest bardzo dużo bardzo konkretnych wskazówek pochodzących od nauczycieli akademickich z Wielkiej Brytanii, w jaki sposób wdrażać OER, w jaki sposób przekonywać nauczycieli akademickim, w jaki sposób pomagać im, w których momentach im pomagać. Także zachęcam do zapoznania się z pełnym raportem. Natomiast jeżeli chodzi teraz o praktykę i moje wykorzystanie otwartych zasobów w instytucji, w której pracuję obecnie, INASP to instytucja, która zajmuje się wspieraniem potencjału naukowego w krajach rozwijających się i oferujemy kursy dla młodych naukowców, na przykład dla młodych naukowców z pisania artykułów do dobrych czasopism naukowych, pracujemy z bibliotekarzami, oferujemy pomoc edytorom czasopism naukowych w ulepszaniu jakości ich czasopism. Upowszechniamy nasze materiały na licencji Creative Commons, CC BY Share Alike. I jest kilka takich elementów, nad którymi pracujemy obecnie. Wydaje nam się, że powinniśmy ulepszyć nasz poziom na przykład wyszukiwania materiałów, że nie wystarczy tylko zamieścić gdzieś na materiałach drobnymi literami, że one są opublikowane pod tą licencją. Musimy jak gdyby starać się być bardziej widzialni i
żeby to było bardziej jasne dla wszystkich tych, którzy wchodzą na naszą stronę, czy też na nasze kursy, że mogą tych materiałów używać, czy mogą je adaptować. Czyli mamy poczucie, że musimy zrobić więcej w tym zakresie. Również pracujemy właśnie nad tym, o czym wspominałam, czyli nad tym podzielnym OER. Mamy różnego typu materiały i teraz staramy się właśnie te materiały tak udostępniać, ażeby ci, którzy będą chcieli je wykorzystywać, mogli wziąć tylko te elementy, które są dla nich najważniejsze. Także chcemy pomagać i szerzyć otwartość w naszych warsztatach, kiedy pracujemy z naszymi partnerami, z krajami rozwijającymi się, żeby oni też zaczęli wdrażać otwartość do swojej praktyki. Gdzie znajdujemy się na tej drabinie wykorzystania OER? Wydaje mi się, że w tym momencie znajdujemy się nadal na tym takim fragmentarycznym wykorzystaniu, czyli bardziej publikujemy materiały niż wykorzystujemy je sami. Wykorzystujemy OER w naszych materiałach, ale jest to, rzekłabym, jeszcze na takim bardziej etapie fragmentarycznym. Znajdujemy się, podejrzewam, tam, gdzie znajduje się właśnie większość praktyków, czyli duża część naszych materiałów to też wysyłanie do innych, dzielenie się linkami do materiałów, które znajdują się w sieci. Jednak jeżeli chodzi o wykorzystywanie OER, to jeszcze jest to też długi proces i daleka droga do tego, żeby ono było tak całkowicie wdrożone w nasze kursy i w projektowanie tych kursów. Ale wydaje mi się, że znajdujemy się na dobrej drodze i staramy się wykorzystywać otwarte zasoby w coraz większym stopniu w naszych kursach. W ostatnich dwóch kursach, które projektujemy, które jeden będzie pilotowany w przyszłym tygodniu, zaczyna się pilot, drugi dopiero we wrześniu, otwarte zasoby edukacyjne są częścią naszych kursów. I dzięki nim poszerzyliśmy już o nasze własne materiały. Także wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze. Ja dziękuję za uwagę. Nie wiem, czy są jakieś pytania teraz do mnie, czy dopiero na końcu. Zapomniałam, jakie są zasady. Tak, pojawiły się dwa pytania. Bardzo dziękuję Ci za podsumowanie Twojej dotychczasowej. Chodzi o pierwsze pytanie od Pani Magdaleny. Czy w UK można mówić o masowym korzystaniu z OER w dydaktyce? Czy można, mogłaś powtórzyć pytanie? Tak, czy można mówić w Wielkiej Brytanii o masowym korzystaniu z otwartym zasobem w dydaktyce? O masowym wykorzystaniu. Wykorzystaniu, tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o wykorzystanie, nie powiedziałabym, że jest ono masowe. Powiedziałabym, że wygląda to tak w ten sposób, jak wygląda ten ostatni slajd, który akurat teraz jest pokazany. Większość nauczycieli nadal wykorzystuje różnego typu materiały, czyli nadal wydaje mi się, że długa droga jest pomiędzy wykorzystywaniem materiałów, które są pod Creative Commons License, nie ma jeszcze wystarczającej ilości materiałów w danych dziedzinach. To jest największa, wydaje mi się, bariera logistyczna nadal, czyli możliwość dotarcia do tych materiałów, które potrzebujemy. Natomiast definitywnie ilość materiałów w Wielkiej Brytanii wzrasta, definitywnie repozytoria wypełniają się coraz większą ilością tego typu materiałów, więc wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze. Natomiast nie wiem, czy słowo masywnie jest dobrym słowem, dlatego że tak jak wspomniałam, generalnie wygląda na to, że zawsze powiedzmy, że 80% materiałów nauczyciele akademicy będą ich własnego autorstwa i tylko te pozostałe powiedzmy 20% będzie wykorzystane z tego, co już istnieje w sieci, z otwartych zasobów edukacyjnych. Okej, dobra, super, bardzo Ci dziękuję. Są jeszcze dwa pytania, ale myślę, że możemy je sobie zostawić na koniec i byśmy przyszli do prezentacji Oli. Ja też mam słowo komentarza, ale też pozostawię go sobie na koniec. Więc dzięki Ci bardzo, Joanna, za prezentację i oddaję głos Oli.
Dziękuję bardzo. To było bardzo ciekawe. I włączam moją prezentację. Mam nadzieję, że ona jest widoczna. Więc ja przede wszystkim jestem tutaj w roli praktyka i tak jak wydaje mi się, że ta drabina jest taką bardzo poręczną metaforą, ta drabina, o której właśnie była mowa, to wydaje mi się, że gdybym miała spróbować jako praktyk się na niej uplasować, to ponieważ ta praktyka obejmuje kilka różnych typów działań, to jestem jakby jednocześnie na kilku różnych szczeblach, w zależności od tego, w których jakby butach aktualnie jestem. To, co na pewno jest, to, co mnie bardzo cieszy, to jest to, że kiedy jako nauczycielka akademicka prowadzę kursy, a prowadzę kursy dla studentów, które wprost dotyczą otwartości, czy to otwartości w instytucjach kultury, czy to prawa autorskiego i otwartości, to właściwie udaje mi się bazować, wydaje mi się, że udaje mi się być blisko tego ostatniego szczebla, to znaczy zarówno materiały, które tworzę, są jakby bardzo w ogromnej części oparte o otwarte zasoby. Dodatkowo one same są udostępnione na licencjach Creative Commons i właściwie w pełni cały materiał, który dostarczam studentom, to właściwie są otwarte zasoby, ale to bywa różnie w różnych obszarach mojej praktyki, więc odkryłam z takim uśmiechem, że jestem jednocześnie na różnych szczeblach drabiny. I tak jak mówiłam, ja wykorzystuję otwartość i otwarte zasoby właściwie w czterech różnych typach praktyki, którą się zajmuję. To znaczy, wykorzystuję otwartość w pracy mojej badawczej, jako badaczka, jako antropolożka i muzeolożka prowadzę badania, dzielę się swoimi wynikami badań i wykorzystuję wyniki badań innych w nauczaniu, w pracy z instytucjami kultury, ale też w różnych innych rzeczach, które robię, które tutaj określiłam jako twórczość, bo chodzi o różne materiały, które tworzę i współtworzę, które również udostępniam w sposób otwarty. Chciałabym zacząć od pracy badawczej. I tutaj, jak już Karolina mnie zapowiedziała, ja jestem z jednej strony autorką badań, które mają otwartość za temat. I to są badania, które głównie dotyczą Instytutu Kultury i otwartości w instytucjach kultury. To jest jeden zrealizowany przeze mnie projekt badawczy, który był realizowany we współpracy z Bern University of Applied Science. I on obejmował różne kraje europejskie. Jego celem było sprawdzenie, w jaki sposób otwartość jest wdrażana przez polskie i europejskie instytucje kultury. Ja tutaj zajmowałam się tym badaniem w polskim kontekście i my zdecydowaliśmy się dołożyć do tego badania jeszcze taki komponent jakościowy, oprócz tych badań ilościowych, które były wspólne dla różnych krajów europejskich, żeby spróbować też pogłębić wgląd w to, co pracownicy instytucji kultury, którzy już jakoś mieli do czynienia z otwartością, czyli są gdzieś powiedzmy, wiadomo, że pewnie ta drabina wyglądałaby inaczej, gdybyśmy myśleli o instytucjach kultury i praktyce instytucji kultury, ale powiedziałabym, że oni są na takim pierwszym stopniu zaawansowania, więc do tych pracowników chcieliśmy wrócić, żeby sprawdzić, co dla tych osób, które już słyszały o otwartości, czy zetknęły się z nią kiedyś, co dla tych osób jest największą barierą we wdrażaniu pełnej otwartości. I tutaj to, co jest ważne, ponieważ ja tutaj mówię głównie o kontekście sektora instytucji kultury, to, że tutaj, kiedy ja mówię o otwartości w instytucjach kultury, mówię zarówno o tym, w jaki sposób udostępniane są kolekcje tych instytucji, czyli zdigitalizowane kolekcje, jak i w jaki sposób udostępniane są metadane, inne dane tych instytucji, ale też zasoby edukacyjne, które te instytucje również bardzo często produkują. Nie tak często dzielą się nim w sposób otwarty, niestety jeszcze. To, co było najciekawszym moim zdaniem, takim wnioskiem płynącym z tego projektu badawczego, to było to, że bardzo często w instytucjach, które już zetknęły się z otwartością, nie ma, jest dużo woli, żeby tę otwartość wdrażać, natomiast większość obaw wiąże się z tym, że bardzo często pracownicy tych instytucji, zanim zetknęli się z osobami, które zajmują się otwartością, konsultowali się z różnymi prawnikami, czy to kancelariami prawnymi, które zasiały w tych osobach duży niepokój dotyczący tego, że wykonując takie ruchy, czy otwierając swoje kolekcje, czy dzieląc się w sposób otwarty danymi, czy dzieląc się w sposób otwarty materiałami, które produkują, mogą łamać prawo, bądź zasiano w nich niepokój, że ich działania są niezgodne z prawem. I w istocie okazało się, że tak naprawdę prawnicy i kontakty z prawnikami, konieczność rozwikłania sytuacji prawnej
wielu zasobów, czy zasobów z kolekcji, czy zasobów, które w ogóle posiada instytucja, stanowi największą barierę, najważniejszą barierę w otwieraniu polskich instytucji. To nas też, ten projekt badawczy był dla nas bardzo ważny, ponieważ on odgrywał dla nas, to znaczy dla Centrum Cyfrowego, taką rolę badania, które pozwoliło nam zmapować, gdzie, w jakich miejscach my powinniśmy dostarczać pracownikom instytucji kultury wsparcia, i to zarówno takiego wsparcia w postaci szkoleń, warsztatów, jak i podręczników, materiałów czy konsultacji, żeby wspierać te instytucje, które wkroczyły już na drogę otwartości, w bardziej kompleksowym otwieraniu się, w tym, na czym nam bardzo zależy, oprócz udostępniania kolekcji danych, również na udostępnianiu materiałów edukacyjnych. Drugi projekt, o którym chciałabym wiedzieć, to jest projekt, który z kolei nie dotyczył już otwartości jako tematu, natomiast był to projekt badawczy, który ja zrealizowałam, zajmując się badaniem zwiedzających w polskich muzeach historycznych. Ten raport, który Państwo widzą, nie jest dostępny online po polsku jeszcze, tylko ze względu na to, że w tym momencie jest w ponownej korekcie, natomiast jego wersja angielska jest dostępna online na licencji Creative Commons. I to, co było bardzo ważne tutaj, to jest to, w jaki sposób otwartość przyczyniła się zarówno do mojej pracy nad tym projektem, jak i to, że te wyniki tych badań ja udostępniam, dzielę się nimi w sposób otwarty. I w tym wypadku ja bardzo skorzystałam, prowadząc badania zwiedzających w Polsce, i to były pierwsze tego typu badania zwiedzających prowadzone na szeroką skalę, ja ogromnie skorzystałam z otwartych zasobów udostępnianych przez inne ośrodki badawcze, głównie były brytyjskie ośrodki badawcze, i miałam tę przyjemność i to szczęście, że istnieją instytucje, które są bardzo zaawansowane jako ośrodki akademickie w badaniu zwiedzających w muzeach, i bardzo wiele swoich zarówno raportów z badań, jak i po prostu wyników badań i takich working papers i różnych raportów cząstkowych udostępniają w sposób otwarty, co pozwoliło mi zbudować bardzo szeroki kontekst dla tych badań i pozwoliło mi stworzyć taką ramę, w której mogłam dokonywać bardzo interesujących porównań i zestawień. I oczywiście ja też przyjęłam taką zasadę, że raport z badań udostępniam na Creative Commons i również, i do czego właśnie przygotowuję ten materiał, po prostu surowe wyniki również będę udostępniała w sposób otwarty, ponieważ bardzo głęboko wierzę w to, że jako, że jest to rozwijające się pole wiedzy, to może się komuś również przydać i na tych wynikach, które ja zdołałam wypracować, zapewne można jeszcze oprzeć kilka innych raportów, jeżeli by wzięło się pod uwagę nieco inne pytania badawcze i jeżeli w ogóle zada się tym danym, które ja wyprodukowałam w tym projekcie, inne pytania, to myślę, że tam może się pojawić bardzo wiele interesujących odpowiedzi. Więc to są takie dwa przykłady, czyli jakby otwartość jako temat i narzędzie, ponieważ tam również w tamtym projekcie również to była taka sytuacja, i tutaj czy otwartość jako narzędzie w praktyce badawczej. Jeżeli chodzi o nauczanie, to znaczy jeżeli chodzi o moją pracę dydaktyczną, ja pracuję na co dzień zarówno na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak i prowadzę zajęcia na Uniwersytecie SWPS. I mam to szczęście, że są to bardzo często zajęcia, jak już wspomniałam, które wprost dotyczą tematów powiązanych jakoś z otwartością. W związku z czym, i tutaj to jest slajd, który jest slajdem tłem, ponieważ nie mam tutaj konkretnych przykładów, to są zajęcia, w których ja zarówno wszystkie materiały, które tworzę, staram się tworzyć w oparciu o dostępne, otwarte zasoby, i tutaj zgadzam się tym, co powiedziała Joanna, że jednakowoż znaczny procent tych materiałów, które ja przygotowuję, pochodzi po prostu, znaczy jest mojego autorstwa, natomiast zdecydowanie otwarte zasoby wzbogacają te materiały, które ja przygotowuję, i jeżeli to są zajęcia, które dotyczą otwartości, no to tutaj ten udział procentowy już gotowych zasobów, które są otwarte, jest zdecydowanie większy, też dlatego, że ich po prostu jest bardzo dużo, w porównaniu z innymi dziedzinami, z których również prowadzę wykłady i ćwiczenia, gdzie tych materiałów jest niewiele. Ja staram się za każdym razem robić dosyć taką rozszerzoną kwerendę, kiedy przygotowuję jakiś kurs, żeby się upewnić, w jakie tematy, dla jakich tematów mogę znaleźć materiały, które są otwarte, i zawsze, kiedy je znajduję,
to staram się je wykorzystywać, a nawet jeżeli nie wykorzystuję ich w materiałach, które sama przygotowuję, no to zwracam uwagę studentów na ich istnienie i zwracam ich uwagę na to, żeby wykorzystywali je w swoich na przykład pracach zaliczeniowych czy innych projektach zaliczeniowych, które realizują, bo to też sprawia, że możemy się wtedy jako grupa tymi kolejnymi wyprodukowanymi przez nas materiałami i wiedzą dzielić dalej. I to jest coś, na co staram się też bardzo uwrażliwiać swoich studentów i zarówno na tych kursach, które dotyczą po prostu otwartości, jak i na tych kursach, które mają inny temat i przewodnik. I to jest też coś, co oni zazwyczaj po takim kursie, który ja prowadzę, to są głównie kursy semestralne, okazują się bardzo doceniać, no bo właśnie dociera do nich, że to jest ogromny potencjał też dla nich samych, jeżeli chodzi o możliwość przetwarzania tych zasobów, czy kiedy realizują projekty zaliczeniowe, to jest zawsze też taki mój sposób na to, żeby ich wdrażać w ten proces. Ja zawsze staram się zadawać im takie zadania, które jakby zobowiązują ich do tego, żeby efekty swoich projektów zaliczeniowych udostępniali w sposób otwarty, i to też jest zawsze dla nich ciekawe ćwiczenie. I jeżeli chodzi o pracę z instytucjami kultury, to jest kolejny obszar. I tutaj o czym już wspomniałam przy okazji tych badań, ja jak pracując z instytucjami kultury, jestem w takiej roli konsultantki, która pomaga i wspiera instytucje kultury w otwieraniu się. Wspólnie z zespołem Centrum Cyfrowego opracowaliśmy też taki modelowy proces przeprowadzania instytucji kultury przez kolejne szczeble czy kolejne stopnie otwierania się. Znaczy, to jest model, który jest bardziej modelem, jeżeli chodzi o typ podejścia, niż konkretne kroki, ponieważ instytucje mają bardzo różne kolekcje i bardzo różne struktury organizacyjne, co sprawia, że bardzo trudno jest wypracować jedną ścieżkę, którą każda instytucja mogłaby podążać w drodze do otwartości. Przede wszystkim kładziemy nacisk na to, żeby rozpoczynać od tego, żeby uporządkować typy zasobów, jakie posiadają te instytucje, a następnie spróbować uporządkować ich status prawny i wtedy na podstawie tej wiedzy postarać się opracować takie zasady czy takie procedury udostępniania poszczególnych grup zasobów, aby możliwie jak najwięcej z nich udostępnić w sposób otwarty. I miałam ostatnio okazję i przyjemność tworzyć projekt, którego efekty są, który był realizowany, to był projekt podnoszenia kompetencji kadr dla pracowników muzeów i instytucji kultury, którego efekty są otwarte. Miałam też przyjemność wspólnie z Media Labem Katowice tworzyć taki przewodnik, którego zadaniem jest uwrażliwiać instytucje kultury na to, że bardzo często instytucje te wykorzystują technologię i rozwój technologii przede wszystkim jako gadżet, czy tworzą bardzo wiele na przykład narzędzi, w tym aplikacji mobilnych, co obserwowaliśmy w bardzo wielu muzeach, zupełnie nie dbając o otwartość swoich zasobów i udostępnianych zarówno w tych narzędziach, jak i na ich stronach. Więc to jest coś, na co staramy się kładć nacisk, pokazując, że otwieranie się jest w istocie procesem, który długofalowo może przynieść znacznie więcej korzyści niż tworzenie takich pojedynczych narzędzi. I tutaj to dotyczy również problemu ponownego wykorzystywania materiałów i zasobów tworzonych przez instytucje kultury. I tutaj dla tych z Państwa, których to interesuje, w zeszłym miesiącu, zdaje się 16 marca, opublikowany został przez Smithsonian raport, który pokazuje, jakie są korzyści płynące z otwartości dla instytucji kultury. I to jest raport, który analizuje kilka case'ów, kilka przypadków konkretnych instytucji, obalając też bardzo wiele takich obiegowych mitów dotyczących tego, że na przykład otwarte dzielenie się zasobami może prowadzić do spadku frekwencji lub może prowadzić do tego, że te instytucje tracą w różny sposób, w tym na przykład tracą, ponieważ nie sprzedają z wizerunków cyfrowych swoich obiektów ze swoich kolekcji i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ten raport jest takim bardzo świeżym opracowaniem, które zwraca uwagę na to, że w istocie korzyści, jakie płyną dla instytucji kultury z otwartego dzielenia się swoimi zasobami, przewyższają potencjalne ryzyka, na jakie mogą oni trafić. To, co jest jeszcze bardzo ważne,
to jest to, że bardzo wiele instytucji kultury posiada zasoby, które, jeżeli chodzi o ich status prawny, znajdują się w domenie publicznej. I my w Centrum Cyfrowym wierzymy, że domena publiczna to jest potencjalnie bardzo, domena publiczna, która jest w posiadaniu instytucji kultury, to jest bardzo ważne źródło zasobów, które mogą stanowić podstawę do tworzenia różnych produktów, w tym zasobów edukacyjnych. I bardzo mocno staramy się dbać o to i przekonywać instytucje do tego, że jeżeli mają wątpliwości co do otwierania innych swoich zasobów, to że takim pierwszym ważnym krokiem jest to, żeby udostępnili zasoby z domeny publicznej jako domenę publiczną. I temu też poświęcona była kampania, którą ostatnio na ten temat realizowaliśmy w Centrum Cyfrowym. No i wreszcie ostatnia, bardzo krótko, ostatnia domena, czy ostatni obszar, to jest twórczość. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ja również zupełnie jakby pogodziłam. Mam przyjemność pracować z różnymi artystami, twórcami. I tutaj bardzo często spotykam się z osobami, które po raz pierwszy słyszą o otwartości i o otwartych zasobach. Jest to dla mnie zawsze ogromna frajda, kiedy mogę wytłumaczyć komuś, że istnieje coś takiego i że można z tego korzystać. I tutaj również, i zarówno są to muzycy, jak i artyści sztuk wizualnych. I tutaj również to jest takie pole eksperymentalne, które dla mnie w tym momencie jest bardzo ciekawym obszarem do eksploracji, to znaczy w jaki sposób różnego typu twórcy podchodzą do otwartości. Ja staram się wszystko, co robię również w drodze eksperymentu, udostępniać na licencjach Creative Commons. I to jest też dla mnie jakby jakaś taka strategia badawcza, że obserwuję w jaki sposób i co dalej się dzieje z tymi osobami i w jaki sposób one cyrkulują. To, co jest bardzo, co było dla mnie bardzo ważne, to jest to, że w tworzeniu i wykorzystywaniu otwartych zasobów, to jest tak, tworzenie i wykorzystywanie otwartych zasobów to jest pierwszy krok do budowania nie tylko partycypacyjnych instytucji, ale też projektów robią prawdziwy użytek z rozwoju technologii, który oczywiście jest czymś, czego nie jesteśmy w stanie powstrzymać i większość materiałów, do których zmieniają, to większość tych materiałów i tak znajduje się już w sieci, więc my staramy się pokazywać pracownikom tych instytucji, że ich rola, ich nowa rola w dobie cyfrowej może polegać na tym, żeby stawali się oni tymi wiarygodnymi źródłami treści, i też tymi źródłami wiarygodnych informacji na ich temat, czy ciekawych materiałów edukacyjnych, które pozwolą nauczycielom i nauczycielom akademickim prowadzić zajęcia, które mogą podczas których i mogą oni wykorzystywać zasoby instytucji kultury do tego, żeby omawiać zagadnienia z bardzo wielu obszarów i tematów. Widzę, że są pytania, więc skoro teraz będziemy mieć na to czas, to może ja na nie odpowiem, chyba że Karolina, ty je wyselekcjonujesz najpierw. Tak, dzięki bardzo za naprawdę ciekawą prezentację. Bardzo bliskie były mi szczególnie twoje wątki akademickie, jako nauczyciela, który stara się przemycać otwartość w każdym możliwym aspekcie. Ja się staram robić to samo jako osoba, która szkoli pracowników akademickich. Natomiast tak, jeżeli chodzi o pytania, to pierwsze pytanie, jakie są twoje doświadczenia w rzeczywistym wykorzystaniu materiałów otwartych przez studentów? Właśnie to jest związane z wątkiem akademickim. Bo mówiłaś, że starasz się dawać takie projekty, które zmuszają studentów do wykorzystania otwartych zasobów. Tak, i tutaj właściwie moje doświadczenia są bardzo dobre, ponieważ tak, bez przymuszania studentów, tak, to jest tak, że ja właściwie po prostu daję studentom zazwyczaj takie zadania, które mają taki jakby warunek wpisany w to zadanie, ale to jest też tak, że zaobserwowałam, że właściwie nie musiałabym studentów do tego przymuszać, że po tym, jak ja im wytłumaczę, w jaki sposób oni mogą się poruszać po tym terytorium otwartych zasobów, to oni zazwyczaj bardzo chętnie wykorzystują. I tutaj miałam na przykład taki feedback od innych nauczycieli akademickich, z którymi współpracuję, że później na przykład w innych projektach na zaliczeniu innych kursów zdarzało się tym studentom już umiejętnie wykorzystywać jakieś zasoby, które są na przykład dostępne na licencjach Creative Commons. Czyli że w wypadku niektórych studentów to przeradza się w jakiś typ praktyki, którą oni potem kontynuują, także tworząc na przykład projekty zaliczeniowe do innych kursów.
Dzięki. Mam nadzieję, że to jest odpowiedź, która satysfakcjonuje Panią Magdę. I drugie pytanie jest jakby dwuczłonowe. Znaczy tak, jest to stwierdzenie, że wraz z umową na prowadzenie zajęć na uczelni przekazuje się prawa autorskie do nich na uczelni, na której prowadzi się zajęcia, prawda? I teraz, czy w takiej sytuacji nadal możemy materiał udostępniać na licencję Creative Commons? Czy jest niezbędna do tego zgoda uczelni? Czy to musi być zapisane w umowie? Jak to wygląda z Twoich doświadczeń? Ja właściwie mam kilka, i to jest bardzo dobre pytanie i bardzo za nie dziękuję. Tutaj ja nawet jakby odpowiem i zarówno na to pytanie, jak i na to, jak to wygląda w wypadku badań i prowadzenia badań i udostępniania wyników badań, bo to też jest istotne. Więc to jest tak, że ponieważ ja już prowadząc zajęcia, jakby zaczynając prowadzić zajęcia, byłam na to wyczulona, to zazwyczaj ja zwracałam na to uwagę w swoich umowach i za każdym razem zwracam uwagę na to, że zależy mi na tym, żeby wszystkie materiały, które ja będę produkowała, były udostępnione na licencji Creative Commons. Więc przy okazji podpisywania umowy to jest coś, co ja dodatkowo negocjuję, czy tam renegocjuję, czy na co zwracam uwagę, zanim podpiszę umowę, żeby mieć pewność co do tego i też informuję zawsze o tym, że to jest moja praktyka. Więc tutaj po prostu, i to jest moja najlepsza jakby rada, żeby zwracać na to uwagę. Nie spotkałam się z tym, żeby był to kłopot. Natomiast też ja po prostu od początku, kiedy podpisywałam takie umowy, zwracałam na to uwagę. Inaczej było, kiedy prowadziłam zajęcia w ramach takiego mojego doktoranckiego pensum. I wówczas też po prostu ja to ustalałam wtedy z władzami Instytutu i zaznaczałam to bardzo wyraźnie. A jeżeli chodzi o materiały badawcze, to ja miałam taki przypadek, że ja miałam badania finansowane z grantu ministerialnego i wówczas ja również na etapie podpisywania umowy zarówno z ministerstwem, jak i z uniwersytetem bardzo wyraźnie tam zaznaczałam, że te efekty tego projektu będą dostępne na otwartej licencji. No teraz na szczęście dużo jest projektów badawczych, które tą otwartość mają wpisaną już na poziomie samego regulaminu projektu, czy też grantu na badania, więc idziemy w dobrą stronę. Super, bardzo Ci dziękuję. Jeszcze pojawiło się jedno pytanie do Joanny. Ponieważ mówiłaś o tym momencie przełomowym dla jednego z wykładowców akademickich, który jak dowiedział się, że wykorzystanie materiałów otwartych w jego praktyce dydaktycznej jest pożądane, i w związku z tym pojawiło się pytanie, przez kogo jest postrzegane jako wartościowe? Kto dał taki feedback tej osobie, dzięki któremu jakby zaskoczyła ta otwartość w praktyce dydaktycznej? Otwartość, ja myślę, że otwartość generalnie jest postrzegana jako wartościowa, szczególnie w Wielkiej Brytanii. W związku z czym akurat w tej sytuacji sytuacja była dość prosta. Ta osoba była na takim szkoleniu organizowanym przez Learning Technologies w instytucji. W Anglii każda instytucja, każda szkoła wyższa ma właściwie w jakimś stopniu grupę Learning Technologies czy metodyków e-learningu, czy osoby generalnie zajmujące się wspieraniem nauczycieli akademickich we wdrażaniu nowoczesnych technologii do edukacji i jak gdyby naturalnie otwarte zasoby edukacyjne znalazły się też w sferze działalności tych Learning Technologies. Więc często organizowane są różnego typu szkolenia i ta osoba akurat była na jednym z tych szkoleń i rozmawiała ze szkoleniowcami na ten temat, ale ponieważ te szkolenia też zatwierdzane są w jakiś sposób przez uczelnię i program tych szkoleń i co się na nim znajduje, więc jest jakby odgórne okej na otwarte zasoby edukacyjne. Jeszcze szczególnie w Anglii zaczęło się to bardzo mocno od tego programu, o którym wspominałam, programu finansowania ze strony JIS, w którym widziane, że najpierw namawiano do publikowania otwartych zasobów edukacyjnych, natomiast później do także wykorzystywania ich w praktyce dydaktycznej. Także w jakimś stopniu było to zarówno odgórne, jak i oddolne. Natomiast nadal nauczyciele akademicy, myślę, że potrzebują tego zapewnienia, że ich instytucja też się pod tym podpisuje, że oni też w ten sposób mogą działać i jest to chętnie widziane.
No, w Polsce tutaj też się pojawiło pytanie o polski kontekst i myślę, że ja jestem osobą, która może ustosunkować się do tego, jak to wygląda, jeżeli chodzi o polskie instytucje akademickie i wykorzystanie. No, jakby, ja mam takie poczucie z tego, z obserwacji i z rozmów z nauczycielami, że otwarte zasoby edukacyjne zaczynają być w Polsce bardzo chętnie wykorzystywane, że są po prostu, może to jest tu trendy, że bardzo ludzie lubią skorzystać, ponieważ widzą korzyści. Tutaj na kursie bardzo często się pojawiały informacje, jak analizowaliśmy sobie plusy i minusy wykorzystania OZE, to też o czym mówiła Joanna, że ten czas tutaj nie należy do mocnych stron. Czas, jeżeli chodzi o selekcję, jeżeli chodzi o wybór, jeżeli chodzi o dotarcie do wartościowych zasobów. Ale mimo wszystko nauczyciele wciąż te zasoby chcą wykorzystywać i widzą w nich, mimo tych minusów w postaci czasu, widzą, że są one z korzyścią dla nich. Natomiast w Polsce wciąż nie mamy czegoś takiego jak Narodowe Repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych na poziomie akademickim. Więc tutaj, jeżeli chodzi o jakby sytuację w kraju, to jest o wiele bardziej komfortowa sytuacja, tak z mojego punktu widzenia, że nauczyciele mają takie miejsce, gdzie mogą te zasoby w jednym miejscu przefiltrować pod kątem swoich własnych potrzeb, celów celowy taktyczny, czy potrzeb związanych z zajęciami. Natomiast jeżeli chodzi o instytucje w Polsce, też niewiele wciąż, jeżeli chodzi o akademickie oczywiście, instytucji jakby daje taki, podpisuje się, daje taki mandat na otwartość. Są organizacje, są instytucje, które mają swoje własne, wciąż nie jest ich tak dużo. I co więcej, te zasoby nie są wyszukiwalne, nawet jeżeli znajdują się w repozytoriach, ponieważ na przykład nie są indeksowane w bibliotekach cyfrowych akademickich, z których bardzo często korzystają nauczyciele i też studenci. Ale to powolutku się zmienia. I tutaj takie, powiedzmy, polityki, które są wdrażane, tak jak w Twojej firmie, w tej firmie Inas, o której mówiłaś, że wykorzystujecie strategicznie otwarte zasoby do projektowania kursów, to myślę, że to jest bardziej domena IT kultury, prawda? Nie wiem, czy się ona ze mną zgodzi, które bardzo często, Tak, bardzo zdecydowanie. często to może jest słowo na wyrost, ale są instytucje i są doskonałe przykłady instytucji kultury, które przyjmują otwartość właśnie jako swoją strategię rozwoju i deklarując w prosty i jasny sposób, że. Tak, i takim przykładem, jeżeli mogę tylko dodać, chyba takim najciekawszym, bardzo konsekwentnym jest zachęta Narodowa Galeria Sztuki, która właśnie otwarta jest jakiś swój własny ważny cel strategiczny. I przeprowadziła tę otwartość na bardzo wielu poziomach, łącznie z tym, co jest ciekawostką, że renegocjowała umowy również z żyjącymi artystami, żeby oni wyrazili zgodę na publikowanie dzieł na licencji Creative Commons, co wielu osobom wydaje się takim bardzo zaawansowanym krokiem. Więc to jest na pewno taki przykład, o którym warto wspomnieć. Tak, i Muzeum Historii Polski chyba też, prawda, jest Tak, takim, który mają tak, tak, strategię tak. wpisaną. Otwartość swoją własną strategię. Super. Dobrze. Słowo podsumowania. Takim punktem głównym waszych dwóch wystąpień były bariery, z którymi mają nauczyciele, akademicy, jak i pracownicy kultury. Bo zarówno Joanna, jak i Ola mówiłyście o tym, że jest duży niepokój w tym, że dzielimy się swoimi zasobami. I czy mówimy o nauczycielach akademickich, czy mówimy o instytucji kultury, to ta obawa przed tym, że udostępnimy coś w sieci i przez to naruszymy prawa innych osób, jest tutaj bardzo duża. I z moich doświadczeń też wynika dokładnie taki sam wniosek, że nauczyciele wolą albo zrobić to anonimowo, jeżeli chcą się podzielić jakimś zasobem, albo po prostu tego nie robią, nie wykorzystują, nie publikują swoich materiałów w sieci właśnie z obawy przed tym, że te materiały naruszą prawa czy innych osób. Więc to jest taki punkt wspólny, który udało mi się w waszych dwóch prezentacjach, mimo że to są troszkę inne sektory, wyłowić. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania na czacie?
Myślę, że ciekawym elementem. Tak, oczywiście, tak, to, o czym mówiła oczywiście Janna, jest uniwersalny. Fajne, bo drabina jest bardzo fajnym modelem, który można wykorzystać w wielu różnych aspektach, takiej dojrzałości, prawda? Do tego, jak się wykorzystuje otwartość, to czy się chce coś dać o ciebie i w którym momencie rozwoju, jako też może jako dydaktyk, się znajduje, w którym momencie, jakie mam potrzeby, jaką mam świadomość otwartości. Ja teraz jestem zainspirowana tym, myślę, że koniecznie musimy opracować. To Ola powiedziała. Tak, tak. I teraz chyba zaczęłyśmy mówić naraz. Ja chciałam tylko powiedzieć, że zainspirowała mnie ta drabina do tego, żeby opracować taki model dla pracowników instytucji kultury i instytucji kultury, więc dzięki wielkie Joanno za to, bo to bardzo ciekawy przykład i myślę, że będziemy próbowali się na tym zastanowić. Tak, mamy już piramidę otwartości, czy też drabinę otwartości publikacji jako takiej, więc myślę, że to będzie świetne uzupełnienie właśnie do, pod kątem świadomości i praktyki. Super, bardzo dziękuję za spotkanie Oli i Joannie oraz wszystkim osobom, które dołączyły i były aktywne na czacie chwały prezentacji. Webinar, tak jak mówiłam, jest nagrywany. Linki do wszystkich raportów, o których mówiły dziewczyny, ja będę wysyłać do wszystkich osób mailem. Tak więc na tyle to, na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję za obecność i refleksję na temat otwartości w różnych. Dzięki bardzo. Życzę miłego wieczoru wszystkim. Dziękuję.